Cześć moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Logitecha dla graczy Motel G303 Deadlus Apex, czyli taka troszeczkę zmieniona wersja myszki G302 Deadlus Prime. Różnice są dość niewielkie, posłuchajcie o nich w podsumowaniu, natomiast cenę tej myszki sprawdzicie sobie w opisie filmu oraz też poprzedniego modelu G302. Tak więc zaczynamy. Więc przed nami całkiem niewielka, ale przy okazji udana myszka Logitech G303 Deadlus Apex. Jeśli chodzi o bryłę, no jest to dosłownie to samo co Logitech G302 Deadlus Prime, natomiast kilka różnic występuje i w hardwareze, i w takich szczegółach, ale dowiecie się oczywiście wszystkiego z tej recenzji. Tak więc, moi drodzy, mam tutaj niewielką myszkę nieprofilowaną, uniwersalną bardzo, o wadze około 85 gram bez kabla, więc myszka leciutka. W tym modelu nie mamy żadnych dociążeń, ciężarków, dlatego waga jest tylko taka. Od razu zapytacie, czy myszka dobra do CS-a? Moim zdaniem tak, ponieważ dość dobrze trzyma się w dłoni, chyba że komuś się bardzo pocą dłonie, wtedy niestety potrafi się wysmyknąć. Natomiast tak, jest nieźle. Oczywiście brak kształtów, brak profilowań pozwala na szybkie, precyzyjne przesuwanie tej myszki we wszystkich kierunkach bez większego oporu. To też jest dobre. No i oczywiście myszka dobra do chwytów typu fingertip grip albo do claw gripa. Do palm gripa troszeczkę za mało, jak na moją dłoń przynajmniej. No i co my tu mamy? Mamy optyczny czujnik Delta Zero o DPI od 200 aż do 12 tysięcy, czyli wartość ogromna moim zdaniem. Nie jestem pewien, czy komukolwiek się taka wartość przyda, nawet 5000 dla mnie to jest dużo. Też gram już od pewnego czasu w CS-a i faktycznie tam granie na 800 to jest chyba już maksimum. Natomiast w normalnym obsługiwaniu Windowsa na pulpicie mam wyższe rozdzielczości 2000-2500, w niektórych grach też są to wyższe wartości. Natomiast 12000 nigdy w życiu takiej wartości nie użyłem i chyba po prostu ja jej nie użyję. Ale warto wiedzieć, jaki jest zakres tego sensora, że jest dość potężny. Małe przyspieszenie 40G, więc bardzo dobre, i 300 IPS-ów, czyli też po raz kolejny znakomite parametry. Na przyciski główne Logitech daje nam 20 milionów klików gwarancji, czyli tyle powinny przynajmniej wytrzymać, zapewne wytrzymają dużo więcej. I mamy tutaj też znany z G302 system metalowych sprężyn, system naciągu, który sprawia, że ten feeling, to odczucie przy nacisku jest takie specyficzne, moim zdaniem naprawdę fajne. Co do ślizgaczy, no to są moim zdaniem całkiem niezłe, ponieważ kilka tygodni ostrego używania i tak w codziennym, że tak powiem, użyciu i też w CS-ie, w innych grach sprawiły, że te ślizgacze są troszeczkę zużyte, ale jeszcze naprawdę dużo im żywotności zostało, według producenta na 250 km ślizgu. I mamy dwa takie dość duże tutaj, dwa mniejsze tu i takie malutkie przy samym sensorze. Więc ślizgacze są moim zdaniem dość dobre, chociaż nie jest to rewelacja, ponieważ jakieś tam ślady z użycia, nierówności, jak się przyjrzycie, to niestety są, pomimo że używam tylko i wyłącznie podkładek pod myszkę, i to dobrych podkładek. Jeśli chodzi o próbkowanie, to oczywiście 1000 Hz maksymalnie, nie może być inaczej w porządnej myszce dla gracza, i mamy tutaj 32-bitowy procesor ARM zarządzający całością. Zabrakło też wbudowanej pamięci oraz podświetlenia. Mamy oczywiście oprogramowanie, ale po kolei zacznijmy od przewodu. Jak widzicie, jest on naprawdę długi, ponad 2 metry. W tym modelu mamy już bardzo fajny oplot i ten kabelek jest bardzo miękki. Mamy też paseczek, możemy go sobie tutaj spiąć, jego nadmiar, i wtyk mamy taki prosty, niepozłacany. Kabelek w myszce zakotwiczony jest dość dobrze. Jak widzicie, mamy taki gumowy element, który ma zapobiegać jego wypadnięciu. Natomiast jak nim sobie tutaj ruszamy, czujemy, że w środku ma niestety troszkę luzu. Chociaż mi się z tym kablem nic nie działo jak na razie i mam nadzieję, że tak też pozostanie przez dłuższy czas. Przyciski, jak widzicie, są równe. Klikają właśnie tak.
Jak słyszycie, lew jest zdecydowanie głośniejszy, częściej używany, więc już trochę bardziej wyrobiony, więc takiego kliku możecie spodziewać się po dłuższym użytkowaniu tej myszki. Jest on jakiś bardzo głośny, drażniący, natomiast jest słyszalny. Tworzywo, jak widzicie, nie wytarło się za bardzo. Jest to dość dobrej jakości plastik, nic nie powinno się z nim dziać, natomiast nie ma on za bardzo właściwości takich poprawiających przyczepność naszej dłoni. Następnie rolka, najprostsza jaka może być, kawał gumy kręcący się i działający jako przycisk. No, rolka, powiedzmy, taka uniwersalna, użytkowanie jej nie jest ani super komfortowe, ani też nie jest mordęgą, więc po prostu działa jak to rolka. Nic dodać, nic ująć, myślę. I następnie mamy przycisk do zmiany DPI. Jak widzicie, kształt jest taki odchodzący w tył, w górę. Naciska się go tak dość miarowo. Trzeba go solidnie wcisnąć, więc przypadkiem też sobie raczej nie zmienimy DPI. I tutaj błyszczący element na środku. Następnie mamy podświetlane logo serii G, czyli Logitech. I elementy głównego podświetlenia. Zobaczcie to za chwilkę. Następnie mamy miejsce spoczynku dla kciuka. Myszka oczywiście bez profilowań, więc osoby leworęczne bez problemu się do niej też tutaj przysiądą. Natomiast przyciski boczne mamy tylko dla praworęcznych. I zobaczcie. Położenie przycisków jest dość dobre. Troszeczkę trzeba kciuk odwieść, żeby nacisnąć ten z tyłu. Wystarczy lekko je wcisnąć. Ten jest troszeczkę mały, natomiast intuicyjnie go sobie wyczuwamy i nie ma z tym problemu. No dobrze, widzieliście już samą bryłę, poznaliście specyfikację. Teraz sobie ją jeszcze podłączymy. No i zobaczcie. W tej chwili mamy podświetlenie takie spektralne, przechodzące z koloru w kolor. W G302, jak dobrze pamiętam, było tylko niebieskie. Tu możemy sobie ustawić dowolny kolor i różne tam efekty, właśnie oddychanie, przechodzenie. Tak więc pod względem podświetlenia jest to myszka bardziej zaawansowana, bardziej taka zbajerowana dla gadżeciarzy. Oczywiście jest to też jakaś zaleta, przynajmniej dla niektórych osób. Ja osobiście lubię podświetlenia, lubię sobie zmieniać kolorki, więc dla mnie to plusik jest. No dobrze, popatrzyliście sobie na myszkę, posłuchaliście co nieco o niej. Teraz pora na już konkretne testy, wyniki testów. Zapraszam do dalszego oglądania. Stop fucking cock. Good shot.
We're gonna rap up, up, rap up, up. Свинка. Свинка. Свин. W pierwszej zakładce możemy m.in. wybrać wartości DPI, częstotliwość próbkowania oraz zaprogramować funkcję wszystkich przycisków. Także możemy zrobić to dla kilku profili. Kolejna zakładka to podświetlenie. Możemy wybrać zaawansowane efekty dla logo oraz bocznego podświetlenia. Każdy z tych elementów możemy konfigurować niezależnie w ponad 16 milionach kolorów. Mamy do wyboru kilka ciekawych efektów oraz różne tempo. W tej zakładce możemy skalibrować sensor myszki pod daną podkładkę lub powierzchnię, na której pracujemy. Kolejna sekcja to taki gadżet, który pokazuje nam mapowanie przycisków, czyli po prostu jakie przyciski wciskamy i jak często. Ostatnia zakładka to aktualizacja oprogramowania, informacje o myszce i pomoc techniczna. Teraz pora na testy praktyczne w kilku rozdzielczościach. Poczynając od 400, 800, 1200 oraz 1500 myszka wypadła naprawdę dobrze. Test na częstotliwość próbkowania wypadł znakomicie, a jeśli chodzi o precyzję sensora, jak widzicie, za każdym razem wynosiła powyżej 99%. No dobrze, moi drodzy, pora podsumować testy tej myszki. Podobnie jak model G302 w testach wypadł bardzo dobrze, ponieważ jest to praktycznie ta sama konstrukcja pod względem ergonomicznym, pod względem kształtu, wagi i wszelkich takich aspektów fizycznych. Po prostu jest to dobra myszka dla graczy
poszukujących myszki niewielkiej. Do fingertip gripu, do claw gripu świetna myszka. Dobrze trzyma się w dłoni, jest bardzo dobrze wykonana, ma fajne ślizgacze i przede wszystkim bardzo mocny sensor. To jest w sumie jedna z głównych różnic, ponieważ w stosunku do modelu G302 mamy tutaj sensor zapewniający DPI aż do 12 tysięcy. Nie wiem, czy komuś taka wartość się przyda, mi osobiście na pewno nie, natomiast warto wiedzieć, że jest to troszkę inny model sensora Delta Zero. Taka drobnostka, ale rzecz, która cieszy też w stosunku do poprzedniego modelu, mamy kabel w oplocie. Ja osobiście takie szczegóły bardzo lubię, bo po prostu wpływa to na trwałość przewodu. Ciężko go uszkodzić, ciężko go zerwać, jeśli jest ten oplot faktycznie, to jest dużo bardziej wytrzymałe. Jak na Logitecha przystało, myszka ma bardzo fajne rozbudowane oprogramowanie, ma też dość fajny design, jest podświetlona, więc można się też pobawić tymi kolorami. Dużym plusem są także przełączniki wytrzymujące 20 milionów kliknięć, ten system naciągu ze sprężynami pod przyciskami, który sprawia, że ta myszka jest bardzo fajna do szybkich gier. Po prostu reakcja przycisku jest moim zdaniem wyśmienita. Nadaje się tak samo do Counter-Strike'a, jak do gier typu League of Legends. Po prostu mała, uniwersalna myszka. Co do jej ceny, w tej chwili moim zdaniem jeszcze trochę wygórowana. Jak ta myszka będzie kosztowała 200 zł, to będzie już świetny zakup. W tej chwili niestety jest jeszcze za droga. Przynajmniej odnosząc się do ceny oficjalnej producenta, która wynosi 279 zł. Ale jeśli chcecie sprawdzić sobie najniższe ceny tej myszki, zobaczcie je u mnie w opisie filmu. Nie trzeba szperać po internecie. Dobrze, to by było na tyle. Myślę, że wszystko widzieliście. Za chwilę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem, a tymczasem zapraszam Was też na mojego Facebooka. Wchodźcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie coś się dzieje nowego. Polecajcie kanał znajomym, ja jestem Wam już za to z góry wdzięczny. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was, cześć!